zbliżenia Małgorzata Rogatty. Dzień dobry. Rozpoczynamy główne informacje z regionu. Co dziś w serwisie? Czy będzie połączenie bydgoskich szpitali? Nie uległyby likwidacji ani łóżka, ani etaty. Może dojść do likwidacji bądź ograniczenia dostępności, likwidacji klinik. Uwaga na burzę. Wciąż będziemy mieli do czynienia z tą dynamiczną, zmieniającą się pogodą. Mogą występować opady deszczu, dość intensywne burze, może pojawić się też gradobicie. Wciąż niebezpiecznie na drogach. Kierowcy znowu zaczynają jeździć za szybko. W zbliżeniach wracamy do tematu połączenia szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy. Pomysł konsolidacji przedstawił dziś rektor UMK Radzie Collegium Medicum. Profesor Andrzej Sokala zapewnił, że liczba łóżek ani zatrudnionych osób miałaby się nie zmienić. W to jednak nie wierzą sami zainteresowani. Pracownicy szpitala Biziela zorganizowali pikietę przed lecznicą, a poseł Tomasz Latos zapowiada zwołanie Sejmowej Komisji Zdrowia w tej sprawie. Nowy tydzień, ci sami pracownicy i to samo stanowisko. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze i inni nie zgadzają się na połączenie bydgoskich szpitali uniwersyteckich. Pracują tutaj ludzie naprawdę wykształceni, specjaliści i musimy to utrzymać tutaj w ryzach. Nie można rozwiązać takiego szpitala. Pracownicy Biziela mają wiele obaw, bo jak mówią, nikt nie omawiał z nimi szczegółów pomysłu i konsekwencji ewentualnego połączenia szpitali. Z tego, co słychać w kuluarach tak zwanych, no niestety może dojść do likwidacji bądź ograniczenia dostępności, likwidacji klinik. Czy nawet jeśli przeniesienia, to i tak na pewno kosztem ilości dostępnych miejsc, a czas oczekiwania na wizyty w poszczególnych poradniach i tak jest abstrakcyjnie długi. Uważam, że to jest poroniony pomysł. Dlaczego? Dlatego, że im większy moloch, tym jest gorzej. Pikieta pracowników odbyła się przed posiedzeniem Rady Collegium Medicum. Wziął w niej udział m.in. rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zaproponował Radzie włączenie Szpitala Biziela w struktury Szpitala Jurasza, by, jak przekazał rzecznik, poprawić trudną sytuację finansową obu lecznic. Oczywiście te oddziały, które się powielają, no, uległyby likwidacji w sensie taki, że byłyby połączone. Nie uległyby likwidacji ani łóżka, ani etaty. Zlikwidowana byłaby taka wewnętrzna konkurencja między szpitalami należącymi przecież do tego samego podmiotu tworzącego. Przedstawiciel uczelni zaznaczył także, że wstrzymanie budowy nowego skrzydła Szpitala Biziela nie ma nic wspólnego z ewentualną konsolidacją i inwestycja zostanie dokończona. Niestety dotychczasowe wyliczenia no mają się w tej chwili nijak do kosztów zarówno usług budowlanych, jak i materiałów budowlanych. Przeliczamy ten projekt na nowo, jesteśmy w kontakcie z ministerstwem, będziemy przesuwać niektóre prace i zakupy. Uczelnia zapewnia, że w swoich planach nie ma ani przekształcenia szpitala zespolonego w Toruniu w uniwersytecki, ani przenoszenia tam części personelu medycznego z Bydgoszczy. Nie, nie ma takiej potrzeby. Mamy odpowiednią bazę kliniczną. Rada Collegium Medicum wznowi dyskusję o konsolidacji 27 czerwca. Wcześniej nad pomysłem pochyli się Sejmowa Komisja Zdrowia. Oczywiście będzie zaproszony pan rektor i mam nadzieję, że albo on osobiście, albo ktoś w jego imieniu stawi się na posiedzeniu komisji i przedstawi zamierzenia, które są przygotowane, które na dobrą sprawę w dalszym ciągu są co najmniej enigmatyczne. Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia odbędzie się w czwartek o godzinie 12:15. Bydgoszcz, Jagoda Rogatty. Po upalnym weekendzie gwałtowne ochłodzenie. W ciągu ostatniej doby temperatura spadła nawet o 20 stopni Celsjusza. Wraz ze zmianą pogody pojawiły się także burze. W nocy kujawsko-pomorscy strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Nikt jednak nie został poszkodowany. Synoptycy alarmują, pogodowe wahania będą nam w najbliższym czasie nadal towarzyszyć. Ten nocny spektakl na szczęście okazał się niegroźny. Burze, które przeszły przez region, nie wyrządziły wielu szkód. Wieczorem i w nocy strażacy interweniowali ponad 70 razy, ale wzywani byli głównie do powalonych drzew i konarów. To jednak nie koniec niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Co najbardziej niepokoi, to ostrzeżenia hydrologiczne dotyczące intensywnych opadów deszczu i wzrostu poziomu rzek, strug, które są na terenie województwa.
Myślę, że to jest najistotniejsza informacja w tej chwili. Natomiast wciąż będziemy mieli do czynienia z tą dynamiczną, zmieniającą się pogodą. Obecnie nad Polską przemieszcza się front atmosferyczny. On wędruje tak bardziej nad wschodnią część kraju i dzisiaj do końca dnia jeszcze w regionie mogą występować opady deszczu, dość intensywne burze, może pojawić się też gradobicie. Eksperci apelują o zabezpieczenie wszystkich przedmiotów, które z balkonów czy ogródków mógłby porwać wiatr, a także przypominają o niechowaniu się przed burzą pod drzewami. Noc ma już jednak być spokojna, choć chłodna. To ochłodzenie też pewnie nie potrwa długo, być może już na przyszły weekend znów zaczniemy tutaj zbliżać się do jakiejś granicy upału, a w tygodniu raczej zimno nie będzie poza poniedziałkiem, wtorkiem, kiedy to odczujemy to wyraźne ochłodzenie. Wtorek to pierwszy dzień astronomicznego lata. To kalendarzowe, choć patrząc przez okno trudno w to uwierzyć, rozpocznie się w środę. Monika Komisarek, TVP Trzy Bydgoszcz. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych w wypadkach, do których doszło w długi weekend w regionie. Policjanci zatrzymali także 135 kierowców na podwójnym gazie. Niebezpiecznie było także dziś nad ranem. W Wójcinie w powiecie mogileńskim samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze było prawdopodobną przyczyną wypadku w Wójcinie w powiecie mogileńskim. W poniedziałek nad ranem samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca był przytomny, znajdował się poza pojazdem, miał widoczne obrażenia lewej ręki. Groźnie nad ranem było także w Kobylarni w powiecie bydgoskim, gdzie zdarzyły się 3 samochody osobowe. 2 poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Niebezpiecznych zdarzeń nie udało się uniknąć także w długi weekend. W piątek na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Kopce zdarzyły się 2 samochody osobowe. Kierujący Fiatem wypadł z drogi. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby uwolnić poszkodowanego z pojazdu. Obrażenia były na tyle poważne, że kierowca po przewiezieniu do szpitala zmarł. W całym regionie w ciągu 4 dni doszło do 17 wypadków, w których jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Tragedii być może udało się uniknąć w powiecie nakielskim. W Sadkach policjanci zatrzymali 42-latka, który w obszarze zabudowanym pędził 132 km na godzinę. Z kolei kierowca zatrzymany w Ślesinie przekroczył prędkość o 52 km na godzinę. Obaj stracili prawo jazdy. Zapłacą też od 1500 do 2,5 tysiąca złotych. Kiedy nowy taryfikator wszedł w życie, zauważyliśmy, że kierowcy zaczęli bardziej przestrzegać tych limitów prędkości. Niestety już kiedy minęło to pół roku, zauważamy, że kierowcy znowu zaczynają jeździć za szybko. Jakby zapomnieli o tym, że grożą im wysokie kary, grożą wysokie mandaty. Policjanci w trakcie długiego weekendu zatrzymali także 135 kierujących pod wpływem alkoholu. Na podwójnym gazie jechał m.in. 45-latek zatrzymany w Strzygach. Mężczyzna kierujący motorowerem miał ponad 2,3 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu do 2 lat więzienia. Policjanci interweniowali także na wodzie. Tylko w niedzielę na Zalewie Koronowskim wodniacy pomagali załogom 5 żaglówek, którym porywisty wiatr uniemożliwił powrót do portu. Podczas patrolu akwenu zauważyli przewróconą łódź typu Omega. Natychmiast popłynęli na miejsce i zastali w wodzie 4 osoby dorosłe. Na szczęście nic im się nie stało. Z uwagi na porywy wiatru oraz znajdującą się całkowicie pod wodą, łódź nie było możliwości postawienia jej masztem do góry. W związku z tym została ona przez policjantów odholowana do pobliskiej wyspy i tam postawiona właściwie. Wypoczynek nad wodą tragicznie zakończył się dla 44-latka, którego ciało zauważyły w sobotę osoby wypoczywające nad jeziorem Lutobórz w gminie Choceń. W całym kraju w ciągu 4 dni utonęło 21 osób, czyli więcej niż od początku miesiąca. Błażej Karczmarczyk, TVP Trzy Bydgoszcz. Inowrocławscy policjanci zatrzymali 24-latka podejrzewanego o zabójstwo. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. W miniony czwartek inowrocławscy policjanci zostali wezwani do jednej z kamienic, w której miał znajdować się ranny człowiek. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, 33-letni mężczyzna już nie żył, a na jego ciele znajdowały się liczne obrażenia. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy zatrzymali 24-letniego lokatora mieszkania, u którego ujawnione zostały zwłoki. Na podstawie obszernego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok 33-latka. Policjanci nadal pracują nad sprawą. Śledztwo ma na celu ustalenie dokładnych okoliczności oraz motywu zabójstwa.
To jest główne wydanie zbliżeń, co przed nami. Młodzieżowy sejmik województwa. Będzie konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku. PSL przeciwny inicjatywie przeniesienia wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku. Zdaniem ludowców nie ma podstaw, aby zmieniać termin pójścia do urn. Z tym nie zgadza się poseł PiS Piotr Król, zdaniem którego rozdzielenie wyborów samorządowych od tych parlamentarnych ułatwi ich organizację. Zdaniem polityków nie ma podstaw konstytucyjnych ani prawnych, aby zmieniać termin wyborów samorządowych. Według ludowców obóz rządzący obawia się, że ich wynik może się przełożyć na wynik wyborów parlamentarnych. Nie jest tajemnicą, iż Prawo i Sprawiedliwość w konkurencji samorządowej po prostu przegrywa, dlatego że tam głosuje się na ludzi. Jeżeli by przegrali w wyborach samorządowych, atmosfera przegranej nie stwarza dobrego takiego handicapu na kolejne miesiące kampanii wyborczej. Mówi się o przesunięciu wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku. Przypomnę wszystkim, że w maju 2024 roku muszą się w Polsce odbyć wybory do Parlamentu Europejskiego, a przepisy do Parlamentu Europejskiego mówią, że na dwa miesiące przed wyborami do Europarlamentu, które mają być w maju, nie mogą się w Polsce odbywać żadne wybory. Zdaniem posła PiS Piotra Króla przeniesienie wyborów może być korzystniejsze dla samorządów. Uważam, że zrobiliśmy błąd polegający na tym, że wydłużyliśmy tę kadencję, że one się po prostu nałożyły. Natomiast z całą pewnością ja uważam, że trzeba lepiej się przyznać do błędu i to wyprostować, żeby te wybory się odbywały w przeciągu 2-3 tygodni i je rozdzielić, tak jak zawsze one były rozdzielone, bo proszę pamiętać, że był rok różnicy, niż jakby brnięcie w to. Natomiast no, z całą pewnością tutaj nie ma żadnych złych intencji. A jeśli miałby nas blokować ten termin wyborów do Europarlamentu, to wtedy można je zrobić na przykład w czerwcu i z całą pewnością też tego nałożenia nie będzie. Jeśli nic się nie zmieni, wybory samorządowe musiałyby się odbyć pomiędzy 21 września a 14 października przyszłego roku. Za to wybory parlamentarne zostałyby przeprowadzone między 13 października a 11 listopada. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. 29 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim rozpoczną się konsultacje dotyczące zmian w systemie podatkowym. 1 lipca wejdzie w życie nowelizacja ustawy o PIT. Wśród proponowanych zmian jest m.in. obniżka podatku z 17 do 12%, a także wiele ulg dla rodzin. Nowe rozwiązania mają uprościć i ustabilizować system podatkowy. Od 1 lipca stawka zmieni się z 17 do 12%. Kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych, a próg podatkowy na poziomie 120 tysięcy złotych. Zlikwidowana zostanie również tak zwana ulga dla klasy średniej. Z kolei dla niektórych przedsiębiorców wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. Wśród propozycji także wiele preferencji dla rodzin. Między innymi zwiększenie kwoty dochodu dziecka bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Wcześniej ta kwota wynosiła 3089 zł. Od 1 lipca to kwota 16 061 zł i 28 groszy w roku 2022. Ulgi również dla samotnych rodziców, którzy będą mogli skorzystać z podwójnej kwoty wolnej. Ponadto rozdzielona zostanie renta rodzinna od dochodu rodzica, dzięki czemu dziecko będzie mogło skorzystać z kwoty wolnej. Nowelizacja ustawy ma upraszczać i stabilizować system podatkowy. Według przedstawicieli rządu proponowane rozwiązania mają budować polską klasę średnią. Pakiet zmian podatkowych wpływają korzystnie dla wszystkich Polaków z uwzględnieniem, szanowni państwo, przede wszystkim sytuacji polskich rodzin, osób samotnie wychowujących dzieci czy organizacji pozarządowych. W Urzędzie Wojewódzkim już niebawem rozpoczną się spotkania informacyjne związane ze zmianami w systemie podatkowym. Do dyspozycji będą eksperci ZUS-u i Krajowej Administracji Skarbowej. Pierwsze konsultacje odbędą się 29 czerwca o godzinie 9. Karolina Kania, TVP. Wspólna praca dla wspólnych celów. W Grudziądzu powołane zostało Stowarzyszenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To duży krok do pozyskiwania przede wszystkim unijnych pieniędzy.
To podpis, który nie tylko powołuje do życia Stowarzyszenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza, ale przede wszystkim otwiera drogę do unijnych funduszy. To jest krok milowy, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy gminami, które okalają Grudziądz. To jest też narzędzie do pozyskiwania środków w kolejnej perspektywie unijnej, ale także też środków centralnych na wspólne przedsięwzięcia, na wspólne projekty. Stowarzyszenie ZIT tworzą trzy gminy: Grudziądz, Roguźno i Dragacz, a także Starostwo Powiatowe w Grudziądzu. To, co się teraz dzieje, jest to wymóg formalny zorganizowania się, dlatego że formami prawnymi asymilacji środków z przyszłego rozdania środków unijnych jest forma prawna stowarzyszenia. Członkowie stowarzyszenia będą mogli starać się o dziesiątki milionów złotych na wspólne cele i inwestycje ważne dla Grudziądza i sąsiednich gmin. Jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą w zakresie budowy ścieżki rowerowej przy Moście Grudziąckim. Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani współpracą w kierunku przywrócenia transportu publicznego. To także inwestycje związane ze szkolnictwem, termomodernizacją budynków komunalnych i rozbudową ważnych dla samorządów ośrodków, na przykład zdrowia. Głos tego typu stowarzyszeń jak Miejski Obszar Funkcjonalny ZIT-u Grudziąckiego będzie głosem bardziej słyszalnym, aniżeli byśmy działali w pojedynkę, to po pierwsze. Po drugie, to co wspomniałem wcześniej, zacieśniamy współpracę pomiędzy naszymi samorządami, które tak naprawdę łączą nas wszystkich. Prezesem powołanego stowarzyszenia ZIT został prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. Agata Chyłka, Wnuk, TVP 3 Bydgoszcz. Ochotnicza Straż Pożarna Konojady została wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To druga z 7 jednostek z regionu, które do końca roku zostaną w ten sposób wyróżnione. Dla strażaków to wielkie święto, ale też nowe wyzwania. Jest to bardzo ważny dzień dla jednostki. Są inne wyzwania. Kiedyś było tak, że byliśmy dyspozycyjni tylko w swojej miejscowości, ewentualnie na terenie gminy. A teraz będziemy wzywani wszędzie, na terenie powiatu, jak będzie trzeba, to i dalej. A z tym wiąże się masa wyzwań logistycznych, a przede wszystkim kadrowych. Jednostka będzie mogła praktycznie współdziałać z Państwową Strażą Pożarną. Wpisuje się do elitarnej grupy, czyli już komendant powiatowy czy wojewódzki taką jednostką, nie ukrywamy, bezpośrednio będzie mógł zarządzać. Ale to też są zmiany, jeżeli chodzi o sprzęt. Ta jednostka doczekała się chociażby wozu bojowego. Te jednostki są najwyższej gotowości. Mają dofinansowanie z budżetu państwa. Każda jednostka jest dofinansowana co roku z budżetu państwa z dotacji dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka musi posiadać odpowiedni sprzęt, przynajmniej jeden samochód ratowniczo-gaśniczy, odpowiednią liczbę ratowników i sprzętu. Młodzieżowy sejmik województwa oficjalnie rozpoczął swoje pierwsze obrady. To 30 osób w wieku od 16 do 21 lat. Na początek młodzi radni wybrali spośród siebie przewodniczącego i pozostałych członków prezydium. Najpierw odbiór nominacji, następnie uroczyste ślubowanie. Sejmik oficjalnie rozpoczął swoje obrady. Nie mamy reprezentantów tylko z trzech powiatów na całe województwo, co uważam, że jest bardzo dobrym wynikiem. Uważam, że młodzi chcą tego głosu, pragną się wypowiedzieć, pragną przekazać swój punkt widzenia na obecne problemy województwa. Chciałam nauczyć się jeszcze lepiej przemawiać publicznie, chciałam nauczyć się rozmawiać z urzędnikami, co jest bardzo ważne. Chciałam też zobaczyć, czy samorząd to coś dla mnie, bo interesuje się polityką i wiąże z nią swoją przyszłość. Nowo powołani radni mają od 16 do 21 lat. By zasiąść w sali obrad, wcześniej musieli wziąć udział w konkursie i napisać pracę na wybrany temat. Taki, który z ich perspektywy zasługuje na szczególną uwagę. Sprawy klimatyczne, kryzys psychiatrii dziecięcej, postulat, by w każdej szkole był na przykład psycholog. Dla nas, dorosłych radnych, to jest głos konieczny, głos, który powinniśmy usłyszeć. Tematem, który jest dla mnie ważny, jest właśnie wykluczenie komunikacyjne. Jestem z małego miasta i żeby dojechać na przykład tutaj, jest to naprawdę duży wysiłek i dla osób, zwłaszcza młodych, które nie mają prawa jazdy albo których nie stać na podróżowanie samochodem,
jest to dla nich naprawdę duża przeszkoda. Młodzieżowy sejmik województwa będzie obradował minimum raz na 3 miesiące. Podczas spotkań młodzi radni będą inicjować uchwały, a także opiniować te, które podejmuje sejmik województwa w tematach związanych z młodzieżą. Staraliśmy się, aby zaprosić przedstawicieli różnych środowisk, no pasjonatów nauki, ale z drugiej strony młodzież, która działa w obszarze ekologii, praw człowieka. Jako marszałek, organ wykonawczy, będę przychodził na sesję posiedzenia komisji i słuchał, jakie są oczekiwania młodego pokolenia. Kadencja młodych radnych potrwa 2 lata. Olga Taraszka, TVP3 Bydgoszcz. To właśnie oni mogą w przyszłości zostać znakomitymi historykami. W sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu ponad 60 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostało nagrodzonych w konkursie imienia generał Elżbiety Zawadzkiej pod tytułem Oni tworzyli naszą historię. To jest dla mnie motywacja i duże osiągnięcie, myślę, że to jest też. Praca i tytuł to Pomorska saga, burzliwe wydarzenia XX wieku we wspomnieniach moich przodków. Przygotowywałam ją około 2 miesiące. Udział wzięłam dlatego w tym konkursie, ponieważ chciałam ukazać, jak trudne było życie ludzi w tamtych czasach. O mojej prababci, o jej życiu na Syberii, jak ono wyglądało właśnie jej oczami, jak bardzo tragiczne tam były warunki, jak bardzo jakby tam nie szanowano ludzi, jak bardzo ich wykańczano przez tą pracę stałą i jakby tak naprawdę przez to, że moja prababcia właśnie była jeszcze kobietą, to wydaje mi się, żeby to było jeszcze gorsze. U nas musi być praca oparta na nowym, oryginalnym materiale. Wspomnienie, pamiętnik, dokumenty. I takie prace dostajemy. To są prace w gruncie rzeczy mające charakter naukowy. Może napisane jeszcze przez niedoświadczonych naukowców, ale zawierają często dużo ciekawej faktografii. W konkursie generał Zawadzki uczestniczą młodzi ludzie, którzy tę historię poznają i w ten sposób lepiej rozumieją również losy swojego narodu, swojej małej ojczyzny. Właśnie przez pryzmat własnych rodzin. W przyszłym roku przypada okrągła 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Z tej okazji uczniowie z naszego regionu będą mogli wziąć udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy o wielkim astronomie, który zostanie podzielony na 3 etapy. Pierwszy z nich jeszcze w tym roku. Laureaci będą mieli znacznie prostszą rekrutację do szkół. Ten pierwszy podstawowy bezpośrednio w szkołach realizować będą ten etap dyrektorki i dyrektorzy szkół. Drugi etap to etap wojewódzki, który już będzie koordynowany ze szczebla toruńskiego. W Urzędzie Miasta Torunia odpowiedzialny jest Wydział Edukacji. No i etap centralny odbędzie się w naszym mieście w Toruniu. Etap, wspomniałem, podstawowy już w tym roku, a więc w listopadzie 2022 roku. Z powodów czysto praktycznych uczniowie już w czerwcu będą znali wyniki swojego występu, swojego konkursu, po to, żeby właśnie zdobyć odpowiednie zaświadczenie od kuratora umożliwiające im nabór podczas rekrutacji. Także święto Mikołaja Kopernika w całym kraju. I święto również szkoły uczniów, ponieważ chcemy właśnie wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych włączyć w to wielkie wydarzenie, które będzie miało miejsce w przyszłym roku. Czas na informacje sportowe. Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry. Międzynarodowy tenis ponownie zagości w Inowrocławiu. We wrześniu reprezentacja Polski zmierzy się tam w meczu Pucharu Davisa z Indonezją. Biało-czerwoni grali już w Inowrocławiu. W 2012 roku także w Pucharze Davisa podejmowali Estonię, a tym razem zagrają z rywalami z dalekiej Azji. W meczu w hali inowrocławskiego Osiru może wystąpić m.in. najlepszy obecnie polski tenisista Hubert Hurkacz, który, przypomnijmy, w weekend triumfował w turnieju w Halle. Dwudniową rywalizację Polska kontra Indonezja zaplanowana na 16 i 17 września. Więcej na ten temat i inne informacje sportowe w serwisie o 21.40. A zbliżenia ponownie na antenie TVP3 o godzinie 21.30. Zapraszam, do zobaczenia.